Windbreaker to nowość od studia JG. Co zabawne, wychodziła już kiedyś seria o takim tytule, ale z tego co pamiętam, był to komiks koreański. Głównym bohaterem mangi jest nastolatek Haruka Sakura, który marzył o dostaniu się do liceum Furin, ale nie po to, by się uczyć, a on po prostu chce się bić i być w tym najlepszym. Liceum Furin słynie bowiem z trudnej młodzieży i bujek. Chłopak jest więc przeszczęśliwy jako pierwszoklasista. Chłopak nie mieszkał w okolicy liceum, więc bardzo się zdziwił, kiedy się tam zjawił. Spodziewał się jak zwykle braku akceptacji wśród mieszkańców, a tutaj, kiedy pokazał się w mundurku liceum, mieszkańcy zamiast się go bać, byli dla niego mili, a nawet go dokarmiali. Odkrywa, że uczniowie Furin są przez mieszkańców uważani za bohaterów i obrońców miasta. I tak w sumie jest, ponieważ licealiści patrolują miasto i bronią mieszkańców. Wcześniej było tu bardzo niebezpiecznie, ale dzięki licealistom się to zmieniło. Manga ta trochę przypomina mi Tokyo Revengers pod względem bujek i braku supermocy wykorzystywanych w starciach przez bohaterów. W mandze jest nieco humoru, kreska jest całkiem przyjemna, ale jak dla mnie to taki średniak. Niestety w pierwszym tomie nic nie sprawiło, że chciałabym sięgnąć po tom kolejny. Nie wiem, może ten tytuł się jeszcze jakoś rozwinie, ale jak dla mnie nie jest zbyt ciekawy. Manga nie ma kolorowych stron i nie ma też nic ciekawego pod obwolutą. Ma już za to 13 tomów i nie jest jeszcze zakończona. Tytuł jest też dostępny na Yatta Readerze. A wy znacie ten tytuł? Przypadł wam do gustu? Co o nim sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć!